Witamy zatem Państwa z naszego stanowiska komentatorskiego. Krzysztof Miklas jest ze mną, trener Apolloniusz Steiner od naszego studia zainstalowanego tutaj na Schattenbergschanze. Jest dosłownie 10 kroków, a więc trener, były trener Adama Małysza, twórca jego wielkich sukcesów, będzie razem ze mną dla Państwa ten konkurs komentował. Tak, była taka propozycja, ale od początku nieaktualna, ponieważ mnie od początku nie interesowała praca za granicą. Przyjął tę propozycję troszkę z konieczności Hannu Lepisto, a teraz Mateusz Rutkowski, pierwszy z naszej czwórki. Przed rokiem Mistrzostwo Świata w Stryn w Norwegii, ten skok poniżej 90 metrów, a więc tutaj myślę, że tak jak i na treningach, jak we wczorajszych kwalifikacjach, to są takie skoki gdzieś w granicach, myślę, czwartej, nawet piątej dziesiątki. 85 metrów skok Mateusza Rutkowskiego daje mu to w tej chwili piątą pozycję wśród 7 zawodników, którzy na razie skakali. Mówiłem Państwu, że on ma numer 10, zatem jest to Marcin Bachleda już na belce startowej. Zielone światełko, no i ruszył Marcin. Nieźle prezentował się przed tygodniem w Pradze Lato. I teraz dobry skok. Bardzo dobry skok. Dobry skok Marcina Bachledy, dużo lepszy niż Mateusza Rutkowskiego sprzed 2 minut. Bardzo płynnie wykonane odbicie na progu skoczni. Ładnie kierunek złapał Marcin. Trafiły się też dobre warunki w samej końcówce lotu. Tam powietrze trzymało te narty. O, pięknie, pięknie doszedł. Pięknie doszedł do lądowania. Bardzo udany skok. I proszę Państwa, 94,5 metra Marcin Bachleda. Radosna to jest dla nas informacja. Jest na pierwszym miejscu Polak. Pokazuje się od Engelbergu tuż przed Bożym Narodzeniem. Zaczął skakać i skacze momentami nieźle. Ciekaw jestem, no wszyscy jesteśmy ciekawi, co pan Robert pokaże nam w tym skoku. No cóż, troszkę zbyt płasko z progu skoczni. Tutaj ta skocznia wymaga, żeby złapać wyższy tor lotu za progiem skoczni. W związku z tym odbicie trzeba skierować bardziej w próg skoczni. Natomiast Robert troszkę za aktywnie tutaj, zbyt za bardzo wyprzedził ten skok. Tor lotu był niższy. Może trochę mniej powietrza w trakcie lotu i to wystarczyło zaledwie na 87,5 metra. Jak Państwo widzą, daje to 17 pozycję wspólnie z Jurem Bogatajem ze Słowenii. 27 numer startowy to kolejny ze Słoweńców, Rok Benkowicz, wielce utalentowany młodzian. Jeszcze nie skończył 19 lat. A już pokazał się wielokrotnie ze znakomitej strony i to był świetny skok. To był skok w granicach 100 metrów. Być może nawet przekroczył 100 metrów. Dostał wspaniały podmuch wiatru pod narty, prezent można powiedzieć od natury. Wykorzystał to jak stary wyga, choć to przecież powiedziałem niespełna 19-letni młodzian. Wykorzystał do maksimum te warunki, które dostał i wylądował powyżej 100 metrów i nagle Rok Benkowicz staje się jednym z faworytów do medalu. 101 metrów. 101 metrów i 82,3 szybkość najazdowa. To świadczy o tym, że Benkowicz czuje się dobrze na tej skoczni, że jest w formie. Już oczywiście nie ma Marcin tego pierwszego miejsca, to Państwo wiedzą. Teraz mieliśmy znów znakomity skok podczas tej rozmowy Bjørna Einara Rumorena. 98,5 metra, nie dosprunął, nie doskoczył do setki reprezentant Norwegii, ale jest oczywiście na drugim miejscu ze stratą 5 punktów do Roka Benkowicza. Nic dziwnego, że ten wesołek w ekipie norweskiej
Ja już wspominałem kiedyś bodaj, mówi, no jak mam być, nie, mam nie rozmawiać wszystkich i nie mieć dobrego humoru, skoro urodziłem się 1 kwietnia. Sytuacja Rok Benkowicz na pierwszym miejscu, tym kapitalnym skokiem, wykorzystującym do maksimum świetne warunki. To świetne noszenie, 101 metrów Benkowicza, Rumoren na miejscu drugim, Wasiliew Rosjanin na trzecim i nasz Marcin Bachleda, co nas bardzo cieszy, na miejscu czwartym, a na miejscu piątym Jan Matura. Jernej Damian ze Słowenii, też daleki skok, a więc kto wie, czy za chwilę nie będą dwaj Słoweńcy na dwóch pierwszych miejscach, a takim szło pod górkę w tym sezonie. Owszem, było po czterech, po pięciu w konkursach, nawet w 30 było czterech, pięciu Słoweńców, ale nie zdarzały im się jakieś wysokie miejsca. Tymczasem tutaj w tych najważniejszych konkursach, no na razie pierwszym z tych konkursów, ja myślę, że będą mieli sporo do powiedzenia Słoweńcy również jutro w konkursie drużynowym na średniej skoczni, a tu widzieliśmy wynik 99,5 metra. Kto by się spodziewał, że dwóch Słoweńców skakać będzie w granicach 100 metrów. No tego się nie mógł spodziewać, niemniej jednak tak się stało. No i ruszył Georg Szpyt. Debiutował właśnie na tej skoczni w poważnych zawodach w Pucharze Świata 7 lat temu. Oczywiście było to podczas turnieju czterech skoczni, kiedy zawsze Niemcy wykorzystują tę swoją taką dodatkową pulę. Georg Szpyt z numerem 40. Zdecydowanie powyżej 90, pod granicę 100 metrów. Będzie to gdzieś, tak, piąte miejsce w tej chwili w konkursie, ale jeszcze jest 10 skoczków. 10 skoczków, wśród nich jeszcze jeden z reprezentantów Niemiec, Michael Luhrmann. Jeszcze za chwilę zobaczymy Petera Rowajna. No, rodzina oczywiście w komplecie. Oni mieszkają tutaj dosłownie kilkaset metrów od skoczni. Zaczyna ta pierwsza faza już powoli, pierwsza seria konkursu wkraczać w tę decydującą fazę. To już są decydujące momenty. Jakub Janda, numer 46, a więc już tylko czterech zostanie za chwilę. Jakub Janda przed granicą 100 metrów wylądował. Jak wiemy, kilka znakomitych występów w tym sezonie Jakuba Jandy. Raz zwyciężył, wielokrotnie był na podium, na drugich, na trzecich miejscach. 96 metrów w tym skoku. Noty. Dobry skok Jandy. To 18,5-19, jest szósty, a razem ze Szpetem, a za chwilę już Adam Małysz, już kilkadziesiąt polskich flag, transparentów z nazwami różnych miejscowości z całej Polski, zresztą widać niektóre, i jest na belce obrońca tytułu mistrza świata Adam Małysz. Trzymamy kciuki, trzymamy jak najdłużej, trzymajmy, leci Adam, jeszcze troszeczkę zabrakło. 94,5 metra to jest stanowczo za mało, żeby myśleć o obronie tytułu mistrza świata, chociaż oczywiście niczego do końca nie można przesądzać, ale ileż trzeba byłoby skoczyć w drugiej serii, żeby wygrać czy stanąć na podium, tego jeszcze nie wiemy. No, Heinz Kutin nie może być super szczęśliwym człowiekiem w tej chwili, liczył na pewno na więcej, my też wszyscy liczyliśmy na więcej, sam Małysz liczył na dużo więcej. Widzimy odległość, widzimy miejsce, 13 pozycja w tej chwili Adama Małysza. Zostali jeszcze w pierwszej serii Roar Liekelsej, który już siedzi na belce, Martin Heldard, którego tam przed chwilą widzieliśmy, oczekującego na swój skok, i Janne Ahonen. Ja myślę, że to już jest konkurs niespodziany. Ale dalej skoczył od Małysza Roar Liekelsej. Oglądamy Norwega, jak składał się do lądowania. Tutaj troszkę, no to częste zjawisko jest, że ta narta jedna czy druga leciutko tam odjedzie, ale 96,5 metra i ósma pozycja też na pewno dalsza niż oczekiwana przez Roara Liekelseja. I ciekawe, co zrobi Ahonen. Ma porównywalne warunki do Adama.
No, teraz ciekawi jesteśmy, co pokaże właśnie Jan Achon, lider Pucharu Świata. No, nie pokazał aż tak dużo, bo też i nie miał najlepszych warunków do dalekiego lotu. No, jest jednak średnia skocznia, prawda? Tu wiele, wiele tych niespodzianek. I to jest potwierdzenie, proszę Państwa, że tu różne rozwiązania są możliwe, ale Jan Acholen tym skokiem, którym uzyskał 97 metrów, pozostaje wśród kandydatów do medalu, może nawet do tytułu mistrza świata, bo to po pierwszej serii dzisiejszego konkursu na skoczni K90 w Oberstdorfie konkursu o mistrzostwo świata prowadzi Rok Benkowicz przed biernym Einarem Rumorenem. O 5 punktów wyprzedza młody Słoweniec Norwega, potem znów Słoweniec Jernej Damian. Fantastyczna postawa reprezentantów Słowenii, ale też trzeba przyznać, że ta grupa akurat miała, no nie tylko oni, inni też mogli wykorzystywać takie warunki. Słoweńcy zrobili to znakomicie. Trzeci jest Damian, a czwarty Achonen i dzieli tę pozycję ze swoim kolegą Risto Jussilainenem. Zresztą widzimy już te wyniki. Dmitrij Wasiliew, Rosjanin, wysoko na szóstym miejscu, zaledwie o pół punktu za parą fińską. I kolejne miejsca na siódmym wspólnie Jakub Janda i Georg Szpet z Oberstdorfu. Miejscowy zawodnik Marcin Bachleda 15, Adam Małysz 16, a więc Marcin Bachleda to jest na pewno nasza bardzo miła niespodzianka, no ale nie spodziewaliśmy się też, że Adam Małysz będzie po pierwszej serii na tak odległym miejscu. A właściwie jury spodziewało się, że ten wiaterek tutaj ucichnie, a może zmieni kierunek. Na razie tego nie widać. Tymczasem Jussi Hautamäki. Też zdecydowanie powyżej 90 metrów reprezentant Finlandii. Jego brat młodszy matki jest wyżej, ale też nie za wysoko. Na 10 miejscu znajduje się Matti Hautamäki wspólnie z Michaelem Urmanem. No a Jussi, którego oglądaliśmy, był po pierwszej serii 27. Teraz objął prowadzenie, 95,5 metra, a ja przekazuję głos do Bartosza Hellera. Zobaczymy, jakie są warunki. No nie są za dobre. Niestety wiaterek się odwrócił, jest w plecy. To jest minimalne podmuchy w granicach do metra na sekundę, ale jednak. I proszę Państwa... Chyba, że tak zostanie do końca. Drugi skok Adama Małysza. No, w tych warunkach trzeba powiedzieć, że to był dobry skok, ale to nie jest skok rzecz jasna na czołowe miejsce w dzisiejszym konkursie. Tak, trzeba powiedzieć. To myślę, że to był dobry skok. Natomiast no, sprawdzają się pewne prognozy, to znaczy ten wiaterek się odwraca. Być może ten skok będzie miał swoje znaczenie. 93 metry Adam Małysz obejmuje prowadzenie w tej fazie konkursu, z tym, że jest to prowadzenie ex aequo z Wolfgangiem Loitzlem. Mają obaj ci skoczkowie, Małysz i Loitzl, po 246 punktów. Wyprzedzają Martina Schmidta o 2 punkty. Ciekaw jestem, jak teraz sobie poradzi w tych samych warunkach porównywalnych. Warunki są identyczne. Jak poradzi sobie Marcin Bachleda? No, już zdecydowanie nie poradził sobie w porównaniu z Adamem Małyszem i tu jest właśnie ta różnica jednak w umiejętnościach, różnica, którą trudno kwestionować.
Tak, to prawda. Skakali w bardzo porównywalnych, takich samych warunkach. W takich samych warunkach, no i tutaj jest różnica już około, no nie około, tylko dokładnie 8,5 metra między skokiem Małysza. Chociaż powiedziałbym, że ten skok Marcina też nie był zepsuty. To był skok taki, jaki mógł oddać Marcin. W tej chwili taką dyspozycję wykazuje. Jest ten Georgik już na rozbiegu. Siódme miejsce po pierwszej serii. I też krócej, może w tej samej, mniej więcej w tym samym miejscu lądował co Adam Małysz. Może przeskoczyć naszego reprezentanta, bo miał przecież pewną kilkupunktową przewagę nad Małyszem i tak się też dzieje. Georg Szpet obejmuje, proszę Państwa, w tej fazie konkursu prowadzenie. Ale nieznacznie, 1,5 punkta. Tym większy żal, że ten pierwszy skok Adama nie był lepszy. Tak, no cóż zrobić, tak się dzieje, znów rodzina, mama Georga Szpeta, tutaj wszyscy przyszli z rodziny Szpetów, oczywiście są zadowoleni, bo Georg skoczył 92 metry, krócej o metr od Małysza. Jeszcze czterech skoczków, a w tej chwili prowadzi Janda, Szpet i Małysz na trzecim miejscu. I oto lider Pucharu Świata, Janne Ahonen. Też niewiele ponad 90 metrów. No, w granicach 92 metrów. Myślę, w tych warunkach dobry skok. I z zaliczką z pierwszego będzie się to liczyło. Warunki, to co już mówiliśmy wielokrotnie, nie są w tej chwili dobre dla osiągania, nie są korzystne dla osiągania dalekich odległości, ale są równe. Są równe dla wszystkich, mniej więcej wszystkim wieje równo z tyłu. Właściwie to jest taka prawie flauta, bo ten wiaterek z tyłu jest minimalny, gdzieś w granicach 0,4 metra na sekundę. Ahonen jest na drugim miejscu, za Jakubem Jandą jednak. No dla mnie to jest niespodzianka. W tym momencie jest to dla mnie niespodzianka. Ahonen na drugim miejscu za Jandą. Jeszcze trójka zawodników przed nami. Nie będzie Ahonen mistrzem świata na średniej skoczni. Jernej Damian. No i teraz ta trójka. Dwaj Słoweńcy i Rumoren. Najpierw Jernej Damian. No, myślę, że nie doskoczył do 90 metrów. Pod samą granicę, takie miałem wrażenie, 89,5 metra. Małysz jest czwarty z Loisem w tej chwili. Janda przed Ahonenem i Szpetem. I Jernej za Małyszem. Ex-equo. Ex-equo, tak. A więc mamy na czwartym miejscu Małysza, Jerneja i Loitzla. Ex-equo, trzech zawodników. Teraz zatem wszystko się rozstrzygnie. Za chwilę Bjerneinar Rumoren. No, przyznam szczerze, nikt chyba nie liczył na to, że Rumoren będzie tu się liczył w stawce, w walce o najwyższe trofeum. A po nim Rok Benkowicz. Janda prowadzi. Janda ma medal. Ahonen czy ma medal, tego nie wiemy. Rumoren. Drugie miejsce po pierwszej serii jest w powietrzu. I również myślę, że w granicach nieco braknie mu do 90 metrów. Zatem jakże blisko tego medalu będzie Adam Małysz. Jakże blisko i tym bardziej jaka szkoda. Jest Rumorem na trzecim miejscu, mimo krótkiego skoku, 89,5, jednak 98,5 z pierwszej serii swoje zrobiło. Jest na trzecim miejscu i za chwilę, proszę Państwa, rozstrzygnie się sprawa tytułu Mistrza Świata na skoczni normalnej, na skoczni K90 w Oberstdorfie na Mistrzostwach Świata roku 2005. Rumoren jest na miejscu trzecim. Prowadzi Jakub Janda przed Janne Ahonenem. Oni już są pewni swoich medali. I teraz co zrobi w drugiej serii 18-letni, no niespełna 19 lat, 20 marca skończy 19, Rok Benkowicz ze Słowenii. Ma duże szanse, bo nie musi skoczyć tak daleko, żeby wygrać. 101 metrów pierwszej serii, dobra szybkość. Myślę, że wygrał. Ponad 90 metrów, ale te 101 z pierwszej serii na pewno zrobiło swoje, bo Janda miał 91,5 w serii drugiej, Ahonen 92, a on skoczył podobnie 91 metrów i jest pierwsze miejsce. Największa niespodzianka tego konkursu.
A więc super sensacja, to jest coś podobnego do Salt Lake City, kiedy Aman zwyciężał nie tylko w pierwszym, potem jeszcze w drugim konkursie. Rok Benkowicz jest mistrzem świata, na drugim miejscu wicemistrzem zostaje Jakub Janda, a trzecie miejsce brązowy medal dla Janne Ahonena. Bjørn Einar Rumoren, który był drugi po pierwszej serii, poza podium na miejscu czwartym, na miejscu piątym jest Georg Szpet, a Adam Małysz awansował z miejsca tego odległego 16 na miejsce szóste i jest na tym szóstym miejscu wspólnie jeszcze z Jernejem Damianem i z Wolfgangiem Loislem. Tak, Małysz, Damian i Loisl są wspólnie na miejscu szóstym, ale sensacją dzisiejszego dnia, sensacją tych mistrzostw jest złoty medal Roka Benkowicza, którego kariera rozpoczynała się przed 3 laty na Mistrzostwach Świata Juniorów w Szonach i to rozpoczynała się nie od jakiegoś wysokiego C, to był ledwie brązowy medal w drużynie i dopiero 24 miejsce w konkursie indywidualnym, ale potem następne 2 sezony pokazywały, że Rok Benkowicz jest wielkim talentem. W tym sezonie najlepsze miejsce Benkowicza w poważnym konkursie tydzień temu w Pradze Lato 8. pozycja, a dzisiaj jest mistrzem świata. No, gratulujemy oczywiście ze szczerego serca młodemu Słoweńcowi, gratulujemy w ogóle naszym przesympatycznym kolegom i trenerom i kolegom dziennikarzom, których wielu znamy, z którymi się przyjaźnimy ze Słowenii, ale jest to super, super niespodzianka. Dziękuję na razie Apoloniuszowi Tejnerowi, który pobiegł już do Macieja Kurzajewskiego, proszę Państwa. I tak oto zaskakująco, sensacyjnie kończy się konkurs o Mistrzostwo Świata na skoczni K90, na skoczni w nomenklaturze narciarskiej nazywanej skocznią normalną, ta wielkość skoczni, tak jest określana. Rok Benkowicz, Jakub Janda, Janne Ahonen, tak wygląda dzisiaj podium Mistrzostw Świata. Całkowite zaskoczenie, absolutna sensacja. Adam Małysz jest na miejscu szóstym wspólnie jeszcze z 2 innymi skoczkami, z Damianem i z Loislem. Popatrzmy jeszcze na kolejne miejsca. Martin Schmidt na 12 pozycji. Thomas Morgenstern, Hautamäki, odległe miejsca, Urman. No, niespodziewanie Jussi Hautamäki przed swoim bratem Mattim. Kolejne pozycje i za chwilę ostatnia część planszy. Marcin Bachleda wylądował na miejscu 30, ale tak założył i wyprzedził Ildara Fatkulina, bo 31 skoczków startowało w tej drugiej serii.